Ostatni odcinek z odgadywania zawodników wam się spodobał, w sumie tak samo jak wszystkie regularnie wstawiane shortsy, także dzisiaj lecimy z kolejnym. I na początek szybkie przypomnienie zasad, odgadujemy 10 zawodników, jeżeli odgadnę 9 lub więcej, czyli 9 lub 10, nic się nie dzieje, jeżeli odgadnę 8 lub mniej, no to wtedy kara, ale oczywiście wiadomo, że odgadnę tych 9. A kara jest taka, że do następnego odcinka z tej serii muszę wam rzucić kilka kodów PaySafe Card o różnej wartości, no ale oczywiście jak na razie nad tym się nie skupiamy, zaczynamy z pierwszym zawodnikiem Big Five, no i tak jak było wcześniej, pierwsze moje strzały będę brał od was z komentarzy z poprzedniego odcinka. No i pierwszy zawodnik Bentancur, no nie jest to Bentancur, nie jest to również Premier League, no to może La Liga, sprawdźmy sobie jakiegoś napastnika, na przykład napastnika Realu Madryt, Karima Benzema. Czyli jest to napastnik, ale również nie jest to Liga Hiszpańska, no to może Liga Niemiecka i Choupo-Moting. Premier League nie, La Liga nie, Bundesliga nie, czyli została nam Liga Francuska, Liga Włoska, no to może przejdziemy sobie najpierw do Ligi Francuskiej i do napastnika Neymara. Okej, jest to Liga Francuska, no to jeżeli jest to Liga Francuska, to może sprawdźmy sobie zawodnika, który po prostu no jest Francuzem. No to jeżeli nie jest to Francuz, to odpadają nam już tacy zawodnicy jak Laborde, jak Bamba, no ale może prawy skrzydłowy Pepe? Tak jest, jest to on. Czasami właśnie na początku jest lepiej wykluczyć kilka możliwości, tak jak na przykład teraz w tym wypadku było, że wykluczyłem Francuzów, to już mi kilka opcji odjęło i było łatwiej odgadnąć, ale okej, lecimy z kolejnym zawodnikiem Big Five, no i tym razem Polak Rodak, bramkarz Wojciech Szczęsny. No i nie jest to Szczęsny, to od razu sobie tutaj zmieniamy ligę. Oby to było Premier League, bo właśnie zawodników z Premier League najłatwiej mi jest odgadnąć, nie, no już myślałem, że to naprawdę jest Maguire. Czyli defensor z Manu, Anglii. Shaw jest chyba starszy, chociaż nie jestem pewny, ale najpierw sobie sprawdzę Van Bissakę i to raczej powinien być on, też nie. Czyli co, Shaw? Możemy sobie sprawdzić Shaw, ale wydaje mi się, że on był starszy. Nie, to jest Shaw, okej. Okay. No i jak na razie 2 na 2, no tutaj fart życia, drugi strzał po prostu idealny, no praktycznie idealny. Mieliśmy od razu narodowość, klub, wszystko. Przechodzimy do kolejnego zawodnika, no i tutaj przenosimy się od razu do Premier League, bo mam sobie sprawdzić napastnika Tottenhamu, Richarlisona. Nie jest to Richarlison, nie jest to również Premier League. No to zmienimy sobie ligę, no to chyba już standardowo przejdziemy sobie do Ligi Hiszpańskiej i do środkowego pomocnika Realu Madryt, Toniego Kroosa. Czyli zawodnik, który ma 32 lata, ale nie gra ani w Premier League, ani w Lidze Hiszpańskiej. Jest to obrońca albo bramkarz. No to może przejdziemy sobie do Ligi Francuskiej, do PSG. Ja wiem, że Kimpembe jest dużo młodszy, ale chodzi o to, żeby sprawić po prostu popularną narodowość plus Ligę Francuską. Czyli obrońca, który ma 32 lata, musi być z Ligi Niemieckiej bądź z Ligi Włoskiej. I tutaj chyba sprawdzę sobie najpierw Ligę Włoską, z tego względu, że tutaj Toniego Kroosa Niemca już sprawdzaliśmy, więc tutaj jakby ten krąg zawodników z Ligi Niemieckiej nam się trochę pomniejszył, ale jest to Liga Włoska, czyli musimy szukać wśród Włochów obrońców z Ligi Włoskiej. No to może Di Lorenzo, to jest chyba prawy obrońca, jeżeli się nie mylę, jest to on, nie jest to on. No to może z Napoli przeniesiemy się do Lazio, a dokładniej do obrońcy Romagnoliego. Problem jest taki, że ja znam tych obrońców, tych Włochów, tylko że nie mam kompletnie pojęcia, ile ci zawodnicy mogą mieć lat. A Spina Sola tu jest nawet jako pomocnik, no to nieźle. No i został ostatni strzał, mam nadzieję, że teraz się nie pomylę, bo to jest dopiero trzecie typowanie, trzecie moje zgadywanie, no i już by była duża presja. Myślę, że mam tutaj swój typ, to defensor Atalanty Toloi, dokładnie tak. A więc 3 na 3 jak na razie, idzie wyśmienicie, chociaż już było blisko. Lecimy z czwartym zawodnikiem, no i był Richarlison, teraz kolejny napastnik, najlepszy napastnik na świecie, Robert Lewandowski. A więc ligę już mamy, jest to La Liga, nie jest to napastnik, nie jest to na pewno zawodnik Barcelony, no to zamiast typowo przechodzić od razu do Realu Madryt, przejdziemy sobie może do pomocnika Atletico, a dokładniej do Saula, czyli pomocnik La Liga, jest to Hiszpan, nie jest to Barcelona, nie jest to Atletico, no to może sprawdźmy sobie teraz Real Madryt, a dokładniej Ceballosa, bo to jeżeli nie Real, to może Sevilla i może Isco, chociaż wydaje mi się, że jest trochę starszy, tak, 30 lat ma. No to lecimy dalej, no to może Sociedad i przejdziemy sobie do pomocnika Merino, jest to Merino. Jak dobrze liczę ten bilans, to mamy 4 na 4 i lecimy z piątym zawodnikiem, no i teraz kolejny raz przenosimy się do Premier League, a dokładniej do Liverpoolu i do Salaha. Dobra, spoko, że jest to Premier League, no to przejdziemy sobie może do pomocników, dokładniej do Manchesteru City i do Silvy, czyli obrońca albo bramkarz z Premier League, który ma poniżej 28 lat, no to może przejdziemy sobie do Liverpoolu i do prawego obrońcy Trenta. Trent to nie jest, ale już wiemy, że jest to obrońca i poniżej 24 lat, okej, czyli w miarę młody, kto by tam mógł być? Może Arsenal i lewy obrońca Tsimikas?
Tsimikas ma 26 lat? Dobra, to mały fail, to nie miał być Tsimikas, tylko Tomiyasu, którego raz nie udało mi się odgadnąć, dlatego go pamiętam. Sprawdźmy, jest to Arsenal. Czyli podsumowując, Premier League, obrońca, Arsenal, poniżej 24 lat. No to chyba tylko jeden zawodnik przychodzi mi do głowy, jest to Francuz Saliba. Musi to być on. 5 na 5 lecimy z szóstym zawodnikiem Big Five. No i teraz z napastników przenosimy się trochę niżej, przenosimy się do obrońców, a dokładniej do Ligi Włoskiej i do obrońcy Teo Hernandeza. Czyli już mamy narodowość i nawet mamy numer na koszulce, chociaż ten numer za dużo mi nie mówi, bo właśnie tak średnio to kojarzę. Piszmy sobie teraz Dembele. Wiem, że to nie może być on, bo nawet numer na koszulce się nie zgadza, ale chodzi o to, żeby sprawdzić ligę, żeby sprawdzić pozycję napastnika. No i udało się. Jest to napastnik z Francji, ale nie jest to Liga Włoska, nie jest to Liga Hiszpańska. No to może Premier League i przejdziemy sobie do Manchester United i do Martiala. I nie jest to Premier League, czyli musi to być albo Liga Francuska, albo Liga Niemiecka. No to może sprawdźmy sobie od razu Bundesligę i raczej ją wykluczmy, bo wydaje mi się, że to będzie Liga Francuska. A nie, jednak Bundesliga. Dobra, teraz sobie wpiszę Turama. Nie wiem czy on jest nawet Francuzem, ale tak mi się coś kojarzy. Tak jest, jest to Francuz, ale nie jest to on. Coman sprawdzony, Turam sprawdzony. Kto tam jeszcze został? Nkunku na przykład. Też nie on. No to chyba mój ostatni typ, ostatni zawodnik Francuz, który mi się kojarzy z Bundesligą, to Musa Diaby. Jest to on. No to mamy 6 na 6. Lecimy z kolejnym, siódmym zawodnikiem Big Five. No i teraz wracamy do napastników i w sumie zostajemy przy Francuzach, bo kolejny zawodnik, którego ma sprawdzić, to Antoine Griezmann. No i tutaj bardzo dobrze zaczynamy. Mamy ligę, mamy pozycję, mamy, no, wiek tutaj poniżej 31, to może być sporo zawodników, ale może sprawdźmy sobie jakichś młodych zawodników. Na przykład przejdziemy sobie do Barcelony i do Ansu Fatiego. Numer 10. Jeżeli dobrze pamiętam, to w Realu Modric występuje z dziesiątką, więc to nie może być nikt z Realu, no ale może Real Sociedad i napastnik Oyarzabal za trzecim razem. A więc 7-7 lecimy z ósmym zawodnikiem. No i teraz w sumie zostajemy przy napastnikach Premier League, a dokładniej Marcus Rashford. No, te wasze propozycje z komentarzy są naprawdę pomocne. Praktycznie za każdym razem coś trafiamy. To może Bundesliga, Bayern Monachium i Goretzka. On ma 27, ale chodziło o sprawdzenie ligi, narodowości i tak dalej. No to sprawdzimy sobie teraz, jeżeli nie jest to Bundesliga, jeżeli nie jest to Premier League, sprawdzimy sobie teraz Ligę Hiszpańską, Valverde, który ma chyba 24 lata. Tak jest. No to sprawdźmy sobie teraz kogoś z ligi francuskiej lub włoskiej, kto jest obrońcą albo bramkarzem. Francuz z PSG Kimbembe. Czyli musi to być liga włoska, czyli obrońca z ligi włoskiej, który ma 25 lat i występuje z numerem 3. No tutaj najgorzej chyba może być z tym numerem, bo właśnie tego za bardzo nie pamiętam. Ja serio myślałem, że to już jest Sandro. No i teraz mamy już wszystko. Mamy narodowość, jest to Brazylijczyk z Ligi Włoskiej, dokładnie z Juventusu. Obrońca, który ma 25 lat i występuje z trójką, no to tutaj już naprawdę nie wiem, jakby się można pomylić. Musi to być Bremer, tak jest. I jak na razie 8 zawodników bezbłędnie, 8 na 8 lecimy z 9 zawodnikiem i zostajemy w Premier League, nawet zostajemy w Manchesterze United, ale tym razem przechodzimy do pomocników, a dokładniej do Casemiro. Naprawdę kolejny raz znowu tak wyszło. Mamy narodowość, mamy ligę, wiemy, że nie jest to pomocnik, no to może sprawdzimy sobie tym razem tak niestandardowo bramkarza, niech to będzie Alisson. Nie jest to Alisson. Nie bramkarz, czyli zostaje nam obrońca albo napastnik, no to może przejdziemy sobie do napastników, a dokładniej do Tottenhamu i do Lucasa Moury. No i powoli zaczynają się kłopoty. Myślałem, że jak w pierwszym trafie będziemy mieli od razu narodowość, ligę, to będzie łatwe. Wiem już, że to musi być obrońca, no ale jak tak myślę o tych obrońcach z Brazylii, no to raczej nie jest to żaden reprezentant, bo bym go kojarzył, a tak to mam pustkę w głowie totalnie. Nie jest to Gabriel, no tutaj raczej byłem pewny, że on jest młodszy. Chodziło po prostu, żeby sprawdzić Arsenal, żeby na jakiś trop wpaść. No ale jeżeli nie on, no to może Aston Villa i defensor Diego Carlos też nie? Dobra, już wiem raczej na 100%. Przemyślałem sobie jeszcze raz ten skład Brazylii na mistrzostwach i to musi być nawet reprezentant Brazylii. I to musi być Thiago Silva, no właśnie. Jak na razie 9 na 9, no chociaż tu już było blisko. Lekki lag mózgu, no ale to może po prostu przez to, że za dużo tych informacji, za dużo tego szukania pod rząd. Lecimy z 10 zawodnikiem. No i tym razem Mbappé. Mekambe. Mbappé. No i po raz kolejny mamy narodowość, mamy pozycję. Nie jest to Liga Francuska, powyżej 24 lat, no to co, Liga Hiszpańska, Real Madrid standardowo i Karim Benzema? Nie jest to Benzema. No ale zawodnik, który ma powyżej 35 lat, no to nie wiem, czy jest jeszcze ktoś inny niż Olivier Giroud.
No raczej musiał to być on. A więc niestety po raz kolejny z PaySafe Cardami nie wypaliło. Tak naprawdę tymi propozycjami w komentarzach to mi bardziej pomogliście niż utrudniliście zadanie. Możecie oczywiście pisać znowu w komentarzach propozycje do następnego odcinka. Może wtedy się uda. A na razie dzięki za oglądanie. Żegnał się Nara.